zobaczyć, co się z jego pieniędzmi dzieje. A tutaj mamy muzeum pierwsze. Jest położony na kilkudziesięciu wyspach w ogóle. Do tych wysp przyjeździ albo mostami, albo tunelami. Po prostu źle postawiłem na kamyku do zdjęcia i mi się przewrócił. A przy silniczku jak jest cieplutko, fajnie. O, można się oprzeć, super. Siemanko, kolejna aktualizacja. Aktualnie dopływam do Szwecji. Jest już wieczór, już chyba czwarty dzień, gubię się trochę. Tak, czwarty, bo poprzedniej nocy nie spałem, więc poprzedni dzień u mnie to jest jeden długi dzień. Ostatnio na pewno widzieliście, byłem w Finlandii, na Helsinkach. Pojechałem dalej. Po drodze okazało się, że temperatura z 35 w dzień spadła do 15 stopni w nocy, co w tym momencie było odczuwalne jako mróz. Zmarzłem. Walczyłem ze snem, żeby nie zasnąć za kółkiem. Zrobiło się moim zdaniem już powoli niebezpiecznie, więc zjechałem na pobocze odsapnąć. Położyłem się na ławce i w tej temperaturze zasnąłem. I znowu zmarzłem. Ale godzinka snu i wstałem, pojechałem dalej, żeby zdążyć. Zdążyłem 20 minut przed upłynięciem promu. No i co, dopływam do Szwecji, padał deszcz, ale teraz widzę, już jest trochę lepiej. No i nic, powoli wyprawa zamienia się w przetrwanie. Daję radę. Ale czego się spodziewać, w końcu jadę motorkiem 125 cm, więc i tak niektórzy pukali się w głowę. A ja i tak mówiłem, że to zrobię. I tak to zrobię. No i pierwsze nagranie ze Sztokholmu. Już dojechałem, przywitał mnie deszcz. Muszę zmienić spodnie, bo wyjeżdżając z promu założyłem sobie kurtkę na motocykl, żeby było bezpiecznie z ochraniaczami. No ale spodnie zostawiłem sobie jeszcze jeansowe, bo myślałem, że będzie w miarę ciepło. Będę musiał gdzieś sobie zmienić, chociaż nie pada jeszcze mocno, na razie jest ok. Chciałem wam coś pokazać. Zobaczcie, że tutaj trwa jakaś budowa sobie. Ta budowa oczywiście jest ogrodzona tak, jak u nas w Polsce się ogradza, żeby nikt nie weszedł sobie, nie zrobił krzywdy. Ale zobaczcie, że są okna. I teraz taka ciekawostka. W Szwecji przy każdej budowli, którą robi państwo, muszą być takie szyby. Dlatego, że obywatel ma prawo zobaczyć, co się z jego pieniędzmi dzieje. Że te pieniądze nie idą na marne. Tutaj akurat jakiś tunel chyba robią. Tam nawierty są pozaznaczane jakimiś sprayami. Będzie jakiś tunel chyba w kamieniu. Tak czy inaczej, cokolwiek, czy to jest kino, teatr, czy cokolwiek innego, jest zbudowane z pieniędzy publicznych, a tutaj żyje się społecznością, tutaj jednostka nic nie znaczy, wszyscy są od małego wychowywani, że muszą żyć w społeczności i razem dawać radę. Tak samo jest z pieniędzmi. I to jest super, podoba mi się bardzo w tym kraju. Mogę sobie podejść, zobaczyć, co z moimi pieniędzmi jest robione. A w Polsce? W Polsce giną pieniądze. Tak, respiratory, maseczki, giną nie wiadomo po co, dzieci chorują zamiast to na leczenie chorych. Czemu nie przyjąć takiego modelu? Może ktoś zmieni to kiedyś. Bardzo bym chciał. Także stanąłem naprzeciwko jakiegoś teatru. Fajny placek tutaj jest i znalazłem miejsce pod drzewem. Chyba nikt się nie przyczepi, że stoi tutaj motor. Że w ogóle inaczej jeździ. Każdy jeździ jak chce, w ogóle hulajnogi.
Właśnie już podziębiłem trochę. Hulajnogi elektryczne po ulicy, po chodniku zachrzaniają, przecinają, mijają auta. No jakieś Kongo, ludzie chodzą po ulicy, każdy co chce robi, więc myślę, że mój motorek też nikomu nie przeszkodzi, jak z boku stoi przy drzewie. Kasa pewnie można sobie kupić jakieś rejsy. Niestety ja na to czasu nie mam, bo tylko przejazdowo tak wszystko przelatuje. Chcę jak najwięcej zobaczyć, bo z tego co wiem, kiedyś byłem w Sztokholmie na wycieczce przejazdowej, więc kilka rzeczy wiem. Jest położony na kilkudziesięciu wyspach w ogóle. Do tych wysp się jeździ albo mostami, albo tunelami. W ogóle jechałem tunelem. U góry są takie jakby motyle albo jakieś drzewa, więc różnie w środku w tuneli w ogóle fajnie zrobione. Nie jest takie nudne. W tunelach są rozjazdy, skrzyżowania prawie, że te tunele rozchodzą się z jednego na inne wyspy. Pewnie to jest pod wodą. Nie wiem dokładnie, ale no coś innego całkiem niż u nas. Tutaj na drugiej stronie wody widać Pałac Królewski. Zaraz tam podjadę i zobaczymy go z bliska. No i zajechałem na Dwór Króla. To jest Pałac Królewski. Tutaj mamy muzeum pierwsze. I tuż za tamtym muzeum jest kolejne Muzeum Wisa, Muzeum Wraków bodajże. Jest jedna ciekawostka tutaj. Wielki, ogromny galeon wyłowiony z dna morza, który zatonął gdzieś zaraz po wypłynięciu. I co ciekawe, Szwedzi na początku winę za zatonięcie tego galeona, który miał być ich chlubą, obarczali Polaków, że polscy Szwedzi się wdarli i namieszali w dokumentacji tego galeonu i dlatego źle został wykonany, a tak naprawdę spartolili sami. Słuchajcie, chyba źle wypowiedziałem. Muzeum Wasa? Albo czyta się Wisa? Nie wiem dokładnie. Mówię tak jak wiem. Napiszcie w komentarzach. Słuchajcie, tak mi się chciało pić, że musiałem podjechać do sklepu. Wszystkie sklepy już niestety były zamknięte. Spożywcze, ale hipermarkety jeszcze wygooglałem. Uwielbiam różne smaki poznawać. To jest zarypista rzecz. Zobaczcie, jagodowy napój z lodóweczki. Jakie to jest pyszne. Nakupowałem tego, bo lubię takie różne smaki. Bez tego nie za bardzo jest. Nawet piwka bezalkoholowe, smakowe. Zrobiłem sobie koszyk z kasku. Przyniosłem. Więc teraz przynajmniej mam co pić, bo jak byłem wczoraj w Helsinkach, to już nie znalazłem nic i nie mogłem się napić i tak mi się chciało pić. No nic, teraz jestem mądrzejszy i już mam co pić. Najgorsze teraz, że spojrzałem na stronę banku i się okazało, że te kilka napojów kosztowało 92 zł.
A tutaj znajduje się most od czasów średniowiecza. Na początku był drewniany, potem zrobiono kamienny, potem żeliwny i na końcu betonowy. I teraz wygląda tak. No i słuchajcie, tak się zająłem robieniem zdjęć, że stała się pierwsza katastrofa, jaką miałem w ogóle. Motorek po prostu źle postawiłem na kamyku do zdjęcia i mi się przewrócił. Uszkodzenia. Lusterko. Zaraz gdzieś wziąłem taśmę, bo bez szarej taśmy się nie ruszam. No i co? I tutaj dziwnie mi się naciskało. Trochę się wygiął hamulec, ale wszystko działa. Także uszkodzenia małe. Tutaj patrzyłem zbiornik paliwa, wszystko jeszcze w dzień zobaczę, ale nic się nie powinno stać. Oparł się na kufrach bocznych i na tym ciężarku od kierownicy. No i trochę na manetce tej. I nic poza tym chyba, mam nadzieję. Wszystko działa. Także pierwsza katastrofa, całkowicie z mojej winy. Ale nic takiego się nie stało. Zaraz spróbuję przykleić lusterko, bo jednak chciałbym coś widzieć. No i zobaczcie, lustereczko jak nowe. Widzicie? Zawsze trzeba mieć ze sobą szarą taśmę. Nawet jak jest pomarańczowa. Ale takie coś to trzeba włożyć. Kilka trytytek, szara taśma, odrdzewiacz, śrubokręt płaski, krzyżakowy i podstawowe klucze zawsze się przydadzą. Po raz kolejny moja przezorność się przydała. Miałem wcześniej, jak widzieliście, oglądaliście pewnie w poprzednim odcinku albo jeszcze dwa odcinki temu, bo to było jeszcze na Litwie, jak naciągałem łańcuch, klucze wziąłem, a teraz szara taśma pomarańczowa też się przydała. Warto o takich rzeczach pomyśleć. Dobra, słuchajcie, jest tak ciemno, że już na pewno niewiele będzie widać z tego, co tutaj ja widzę. Wyjechałem ze Sztokholmu, znalazłem na Park Fortnite miejsce, godzinę drogi od Sztokholmu już, żeby już w miarę blisko mieć do Karlskrony. A teraz sobie zrobiłem pauzę, zostało mi jeszcze 25 minut. Tutaj jest jakiś parking dla tirów i samochodów też. I tak patrzę, czy już bym nie mógł się gdzieś przespać, bo jestem zmęczony. Ale gdyby to nie było tak dobrze oświetlone, to może i tak. Za dużo tu jest światła i ani ja bym nie spał, ani nic. A jeszcze tiry się dogrzewają jakimś webasta, albo wewnętrznymi ogrzewaniami, to trochę hałasuje. Rozprostuję nogi i jadę, więc dalej jeszcze 25 minut. Dokładnie 25 minut przed siebie. I przeważnie na Park Fortnite się sprawdza miejscówka, bo są zdjęcia, więc wiem mniej więcej, gdzie trafię. A przy silniczku jak jest cieplutko, fajnie. Można się ogrzać, super. Grzejemy się. Naprawdę fajnie. Cieplutko, posiedzę chwilę. Zobaczcie. Za mało taśmy dałem na lusterko i odpadło mi jak leciałem. No cóż, jakie straty muszą być, muszę sobie dać radę teraz bez lusterka. O, temperatura spadła. Było cały czas 18, o jest znowu 18. Przed chwilą spadło do 16. Mam namiot rozłożone. Mucham ma teraz. Wziąłem pompkę do gniazda zapalniczki. I tak zejdzie powietrze, ale chociaż chwilę, żebym zasnął.